tym odcinku. Jak ja wyglądam, jak nie szczupię radu, te wszystkie kołtuny. Mówiłam ci przecież, że w krótkich włosach będzie ci łatwiej. Dzidzi pucio. Ma. A może byś ścięła te włosy? Mama. No ale zobacz, kolcówki ci się rozwajają, będzie ci przyjemniej. Ho, ho, ho. Nie. Od kiedy to ty masz długie włosy? Ja długie włosy? Od zawsze. Ani dobrze, Amelka, możesz ciąć. Już? Tak, masz, Hania, na pamiątkę. Która godzina? Zaspałam, jest 7:30. Au! Ła! Piekołdra! Jak ja wyglądam, jak nie szczupię radu, te wszystkie kołtuny! Ja tego nie rozczeszę! Amelka pewnie z tymi swoimi krótkimi włosami jest zdecydowanie szybciej. Ogarnie swoją fryzurę, a ja? Jeśli w ogóle uda mi się to jakoś rozczesać. Jeju, ile tu jest włosów. Chyba mi niedługo wypadną wszystkie i będę już łysa. Na razie jeszcze nie. Ale mogę rozczesać tych ochrabtych kołtunów. Muszę iść tak na zajęcia. O nie! 8! Hania, czy... Co ty? Jesteś jeszcze w piżamie? I dlaczego masz takie potargane włosy? Nawet mi nie mów, nie mądrzyj się. Po prostu zapomniałam wstawić sobie budzika i za późno się obudziłam. Nie zdążyłam sobie włosów rozczesać, żeby mi się potargały. Co chcesz? Mówiłam ci przecież, że w krótkich włosach będzie ci łatwiej. Patrz, ja dopiero przed chwilą wstałam. No nie, aż tak przed chwilą. Ale patrz, się nie czesałam i co? Dobra, nieważne, nie klaruj mi tych swoich mądrości. Czego ode mnie chcesz? No, masz ekierkę? Kątomierz, znaczy się. Proszę. Dzięki. Ty masz długie włosy. Ja długie włosy? Od zawsze. Nieprawda! Ty od zawsze mówiłaś, że ty nienawidzisz długich włosów. Bo chcesz krótkie, bo można, bo są po prostu wygodniejsze. Mówiłaś, że długie ci zawsze przeszkadzały. Chyba ty tak mówiłaś. Ja uwielbiam moje długie włosy. Można z nich zrobić takie super fryzury. I chłopcy lubią dziewczyny, które mają dłuższe włosy. Co? Kim ty jesteś? I co zrobiłaś z Amelką? Jestem Amelką, twoją siostrą. Taką jak wcześniej. Ała! Poduszka z cekinami! Jak ja jej nienawidzę! Panią? No wyjdź na dwór. Taka ładna pogoda jest. No proszę cię, nie siedź tak ciągle w domu. Mamo, ja muszę to skończyć. Wyjdź na ten dwór, bardzo cię proszę. Może jednak obetniesz te włosy. Będzie cebulką lżej, a nie noszą taki wielki ciężar. I nie będziesz miała tyle suszenia, ile to czasu tracisz. No i rozczesywanie, przecież to same problemy. No zetnij, co ty na to? Nie, ja chcę mieć długie włosy. Nienawidzę długich włosów. Dobre mi wyszły te bezy, co nie? Ty je zrobiłaś? Nie żartuj. No ja, niby kto? No mama. No nie, może się zapytać mamy, to ona ci potwierdzi, że to ja je robiłam wczoraj. Na pewno. No.
Teraz to widać, że to ty. Fuj. Podziękuję. Haniu, mam prośbę. Czy mogłabyś mi chwilę pomóc z Kacperem, bo mam jeszcze coś do zrobienia, a on strasznie rozrabia. Poczytałabyś mu książkę. Ale mamo... Oj, Haniu. No dobra. No, dziękuję ci bardzo. Hanusiu, masz tu Kacperka i Pucia w mieście. Poczytasz mu, to jego ulubiona seria książek. Tak? Mm-hmm. Proszę. Chodź, biegnij do Hani. Babcia Zosia i dziadek Kazio mieszkają na wsi. Mają kury. Jak robi kura? Kaka. Kaczki. Jak robi kaczka? Kwa, kwa. Kota. Psa. O, piesek, o tu. Ho, ho, ho. Au, Kacper! Pucia tu, idzie tu. Pucio i Misia są w przedszkolu. Tata jest w pracy. Mama, Bobo i Funio. Funio piesek, gdzie jest Funio piesek? Tu, tak. Ała, Kacper! To boli, jak mi wyrywasz włosy. Mamo! Co się tutaj dzieje? No co wy? Kacper mi ciągnie za włosy bez przerwy, a to boli. Jak ja mam z nim czytać, jak au? Pewnie przeszkadzają mu, jak mu czytasz. I tyle, ja ci mogę w każdej chwili je obciąć. No nic, chodź Kacperku, chodź, już pójdziemy tam na dół, chodź. Fajnie było? Tak. Tak, papa, powiedz. Papa. To ja teraz pierwsza. No nie, ty ostatnio byłaś pierwsza, teraz moja kolej. Nawet to sobie zapisałam. No dobra. Ale ja idę teraz na górę i pewnie to długo zajmie z tym twoim trybem żółwia. Nie odzywaj się. A ty co jesteś taka zdyszana, co? I cała mokra. Tylko jakieś 5 minut grałaś i co? No jeju, to przez te włosy, strasznie się od nich pocę, jest mi gorąco. Dobra, dobra, teraz ja zdejmuj. Coś robić sobie. Ale wiesz co? Lepiej zetnij te włosy, bo będziesz lepiej ćwiczyła. Ale wiesz co? To ty lepiej się nie mączaj, bo nie urośniesz, dzidziusiu. Aha. Co? Hania, czy mogę pożyczyć suszarkę? No dobra. Dziękuję. Masz, tylko pamiętaj, żeby mi oddać. A few moments later. No. Suszarkę oddaję. Co, ty tak szybko wysuszyłaś włosy? No, gdy się ma krótkie, to się szybko suszy. Dobra, myślisz, nie klaruj mi tych swoich mądrości. Ciągle to mówisz. Nie no, dzisiejszy dzień to była kompletna masakra. Muszę wybrać sobie jakąś fryzurę na jutro. O, ta jest fajna. Ale chyba będę musiała wstać o 5, żeby ją zrobić. No nic, później pomyślę. Zjawy, nawiedzone zamki i legendy nie przestają inspirować i czynić w. Co, Hanusiu? No nic. A może byś chciała te włosy? No, ale zobacz, końcówki ci się rozdwajają, będzie ci przyjemniej. Będzie ci lżej, będziesz mogła aktywnie, zobacz, tą ciepłe dni będziesz mogła aktywnie sport uprawiać. I będziesz ich musiała ciągle wiązać, tyle powietrza nie, będziesz miała w tych włosach. Włosy. Ale to męczące jest dziecko, no przyznaj, że jest męczące. Ja nie wiem, co z tym zapuszczaniem włosów jest. Przecież to jest jakaś masakra. Czy mogę się spytać, co to robiło w łazience? Hania, ty staruchu, ty już łysiejesz! Nie łysieję! To jest normalne, że tyle włosów wypada codziennie. Tak, na pewno codziennie. Tu przed chwilą się tam znalazło, bo jeszcze przed chwilą byłam w łazience. Znaczy, może no, 200 włosów na dzień. Dziewczyny, przestańcie mi tu kłakiem ale rozrzucać. Nie naraz! Może 200 włosów dziennie może wypaść. Amelka liczy się, jak masz jakieś uwagi. Idźcie stąd, dobra. Ale... Hania, tniemy.
No dobra, życzę dzisiejszego dnia. Zapraszam. Mamo, tak? A czy mogę ja ściąć Hani włosy? Co? To są moje włosy! Nigdy, nigdy nie pozwolę, żebyś ty je ścinała! Mamo... Pewnie zrobisz mi fryzurę na klauna! A wzięłaś nożyczkę, Ewa? O nie, zapomniałam. Poczekaj, no to zaraz idź i nie wracaj. Już przestań, nie rób afer, zgodziłaś? Ale nie pozwolę, żeby ona mnie strzygła! Nie rób afer. Wyjdę na jakiegoś klauna! Jesteś poddenerwowana, nie ma takiej potrzeby. Hani, zobaczysz, będziesz się czuła bardziej komfortowo w krótkich włosach i będzie ci na pewno wygodniej. Tak, tak, już się z tym pogodziłam. Mamo, czy będę mogła taką jedną chętkę? Nie będziesz mogła! Mamo, ona zrobi ze mnie klauna, nie pozwalaj ale jej! Kochani, nie, mamo, ja jej nie ufam! Zabierz jej na rzecz. Nie, czy spokojnie. Oj, Haniu, pozwól jej, niech jeden utnie, no i tak będziemy wszystkie ścinać. No dobra, jeden, ale jej pilnuj, mamo. Dobrze, no tnij, Emelka. Już? Tak, masz, Hania, na pamiątkę. Czemu tak krótko? Wiecie co, dziewczyny, ja jednak zrezygnowałam z obcinania włosów. Ale Haniu, ale daj spokój. Dziękuję wam bardzo i pa! Do zobaczenia jutro. Ja chciałam wszystko odciąć. Za wolno cięłaś. No nic, trzeba będzie podejście pod obcinanie włosów zrobić jeszcze raz.